zastąpieni dyrektor artystyczny organizowanego co roku właściwie przeglądu kalendarzy, kart świątecznych i noworocznych Widical. To jest taki przegląd, ponieważ rzeczywiście trafiają tam chyba wszystkie najważniejsze kalendarze, które powstają w Polsce. No i oczywiście przyznawane są nagrody. Możemy przypomnieć, kto w ubiegłym roku zdobył główną nagrodę? Główną nagrodę zdobyła firma Akobi z Gdańska. Grand Prix za bardzo ciekawy artystycznie kalendarz. A w ogóle no to laureatami byli tacy artyści jak pan Rafał Olbiński czy kalendarze pana Tomasza Guzowatego. No właśnie, to jest dość ważne i ciekawe zjawisko dla twórców. To znaczy te kalendarze są tak naprawdę ogromną szansą dla twórcy, żeby pokazać swój dorobek dla znanego fotografa na przykład, bądź artysty. Żeby pokazać po raz kolejny dość powszechnej widowni swój dorobek artystyczny, prawda? No jest to bardzo dobre medium, aczkolwiek mało ma zasięg. Znaczy kalendarze reklamowe, które my głównie pokazujemy na wystawie, to są kalendarze wydawane w niewielkich nakładach. 1000-2000 egzemplarzy. I one trafiają do małego grona odbiorców. Dlatego jest właśnie wystawa po to, żeby każdy, kto jest zainteresowany, mógł się zapoznać. A warto, ponieważ jest to chyba jedna z ciekawszych wystaw ze względu na bogactwo form graficznych, które tam występuje. Bo rzeczywiście w kalendarzach mamy tyle różnych rozwiązań ciekawych, zaskakujących, a z drugiej strony poziom jest zróżnicowany. To nie jest wystawa jednego twórcy, prawda? Gdzieś tam w jakiejś galerii wystawa dla koneserów. To jest wystawa dla wszystkich. No, każdy tam znajdzie coś dla siebie. Prace mają, są bardzo dobre i są trochę gorsze, ale to nic nie przeszkadza. No, nie potrzeba być przygotowanym artystycznie do tego, żeby się bać, prawda, przyjść na wystawę, ponieważ ja nic nie wiem o sztuce, no więc w związku z tym może się wygłupię, prawda, i tam nie docenię albo nie będę umiał ocenić. Tu nie ma takiego ryzyka. Nie ma takiego ryzyka. W ogóle tu każdy znajdzie coś dla siebie, także. Tutaj w studiu pokazujemy tegoroczne już kalendarze, ale oczywiście tegoroczny konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty. Proszę powiedzieć, pani Agnieszko, na jakim etapie jest w tej chwili konkurs? W tym roku organizujemy po raz 14 ogólnopolski przegląd kalendarzy kart noworocznych i świątecznych, który nosi nazwę Widical. Prace należy zgłaszać do 8 stycznia. Czyli zostało? Czyli jeszcze jest kilka dni. Dwa dni na zgłaszanie prac. 18 stycznia zbiera się jury, ocenia pracę. Natomiast 23 stycznia, w czwartek, o 13 jest oficjalne otwarcie wystawy, oficjalne ogłoszenie konkursów tegorocznego przeglądu. I przegląd kalendarzy, które zostają zgłoszone na przegląd, można podzielić w czterech kategoriach. Są to kalendarze plakatowe, kalendarze wieloplanszowe, kalendarze tak zwane zdzieraki, jak to się potocznie przyjęło, i kalendarze osobiste. Także w tych różnych kategoriach też przyznawane są różnego rodzaju wyróżnienia. Dokładnie. Nagrody i wyróżnienia laureaci otrzymują tę statuetkę, piękną którą mamy statuetkę, tutaj, którą tu już mieliśmy okazję prezentować. Dzieło znanego rzeźbiarza Tadeusza Markiewicza. Zostały nam dwa dni, jak państwo powiedzieli, do tego, żeby zamknąć zbieranie zgłoszeń. No, musimy po prostu zamknąć, ponieważ nie zdążymy tego wszystkiego ogarnąć. Przecież musimy przygotować wystawę. Więc jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę, to bardzo prosimy. To jest ostatni moment, żeby się zgłosić jeszcze i wziąć udział w tegorocznym przeglądzie. A jaki to był rok dla polskich kalendarzy? No, tak jak sytuacja gospodarcza, no nie jest najlepiej. To trzeba od razu powiedzieć sobie. Ale jeśli nie jest najlepiej, to być może mobilizuje to artystów ale do tego, żeby te kalendarze były ładniejsze, tak, jeszcze piękniejsze. Właśnie, ja myślę tutaj, że sytuacja gospodarcza nie odbija się na poziomie, a wręcz przeciwnie. Im trudniejsze są warunki, tym spodziewamy się, że poziom będzie coraz wyższy i coraz lepszy. Ale wydaje mi się, że konkurs, którego rozstrzygnięcie będzie, jak wspomniałam, w styczniu 23, do końca lutego będzie otwarta wystawa z kalendarzami, więc wszyscy będą mogli ocenić, jaki to był rok dla kalendarzy i jaki będzie. Kalendarz publiczności, konkurs na kalendarz publiczności, jak co roku. Taki kalendarz, który się najbardziej widzom podoba. Tak jest. Widzom i oglądającym nie właśnie. Nie zawsze się to pokrywa z werdyktem jury, ale ostatnio coraz częściej. Także. Te gusty się zbliżyły troszeczkę, tak, jurorów, tak, i tak, widzów. To tak, bardzo dobra wiadomość, tak, na nowy, tak, rok. Bardzo dziękuję. Pani Agnieszka Stępień i pan Andrzej Zabielski o corocznym przeglądzie kalendarzy, kart świątecznych i noworocznych rozmawiali w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.